Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Squido i mam swoje ulubione sławki. To jest 22 odcinek wakacji z Minecraft. Zapraszam was dzisiaj bardzo serdecznie, ponieważ jestem bardzo szczęśliwy. No i zaplanowałem sobie ambitny projekt z tego właśnie powodu. Bardzo ambitny. Myślę, że nie będę tworzył diaksykowego kilofa, tylko sobie to zniszczę, tak, ale to później, bo to będzie na razie zbyt długo trwało. A też nie o to chodzi. Dobra, skakujemy tam. Kilofy mam trochę łom, ale może mi wystarczy. Tak, napisaliście mi, że świnki mnie atakują, bo zabiera mi surowce, no tak prawda. Więc muszę im tak raczej nie zabierać tych surowców. Chyba, że coś trafię takiego cennego. Nie wiem jaki jest z... Co tu mamy? Platyna, lol. Platyna. Big iron ore. Lol, kurczę. Nie wiem jak jest z kwarcem. Dobra, z kwarcem jest tak samo. Nawet kwarcu już nie mogę bić. U mnie świnie tutaj chcą zabijać. Trudno. Masakra po prostu. Zobaczcie. Ten szybko padł coś. Nie wiem, może był wcześniej obity. Raczej. Ten lapis nederowy, to mi z niego wypadł ten gravel podczas jego obrabiania w piecu, więc kurczę, nie wiem co z tym. Jak liczę na więcej, nie wiem, może golda? Zobaczymy, zobaczymy. Tu mamy siarkę, raczej. Siarka się chyba nie robi w sztabkach, tylko w takim proszku. O Jezus! Głowa zombie. Okej. Teraz tak, nie będzie mi się chyba życie regenerowało. No, te świnie. Ewentualnie będę je wyłączał na peaceful, kiedy będę chciał tu pokopać. Też to jest jakieś rozwiązanie. Dobra, kopiemy sobie w taki oto sposób, aby zdobyć jak najwięcej po prostu zwykłego bedrocka. Zobaczcie na te świnie. Nie wiem, że mnie od tyłu nie zaszły, bo to by było słabe. Fajnie się na tym expa bije, tak poza tym. Nie no, raczej jak tak jestem w środku, to mnie nie mają jak zajść. Dziwne by było, gdyby się tu jakaś nagle pojawiła. Plus na to, że nie działa mapa, ale okej. Dobra, nad tym mogą być świnie. Sobie zjem pierwsze. Nie, akurat nie ma świn tutaj. Dobra, tyle. Spadam. No już kilo się skończył. To nawet nie ma co tu siedzieć. A, kolejne potworki. Co to jest? Sal ty Peter. Coś z solą chyba. Goni mnie? Goni mnie. Ja nie goni mnie. Dobra, ja go co przeżyłem. Jakoś to wszystko się udało przeżyć. No w sumie tam nie jest źle, bo tam te surowce są. Tylko że tam są też świnie, więc ewentualnie jedyny sposób, żeby tam sobie bezpiecznie móc pokopać te surowce, to jest peaceful.
wrzucimy te głowy świni, znaczy głowy świni, to głowy zombiaków do znalezisk, aby nie zajmowały sporo miejsca. A do dropu z mobów, do filtra przydałoby się wrzucić nową rzecz, nowa rzecz. Ojej, nie ma tu już miejsca. Dobra, więc nad tym będę musiał poza odcinkiem pomyśleć. To się nic nie robi, no problem. Natomiast ta skrzynka jest już tak za bardzo trochę oblegana, więc wypadałoby... Zobaczcie, ile już tego mam, tych głów świni chociażby. Więc troszkę tego jest. Mam jedną sztukę platyny, ciekawe co z tego będzie. Na pewno nie diamenty. No ale... Tak, czy to możemy sobie pulweryzować? Można. Shiny metal, o, ciekawie, ciekawie. Redstone, no i ten lapis. Nieszczęsny lapis. Steel dust. What? Co jest tego robi? A stal! O kurczę. A stal jest ciężko wytworzyć czy łatwo? Zaraz zobaczymy, jak się wytwarza stal. A, źle napisałem. Właśnie nie, muszę kliknąć za nim. Nie, no to raczej nie jest ciężko wcale wytworzyć. Trzeba mieć tylko troszkę węgla i stal można zdecydowanie stworzyć łatwo. Aha, ale tak, to musi być od razu tutaj wrzucone, no racja, racja. Ale lapis jest, więc kurczę, dobrze. Po co tu już to wrzucam? Cholera. Ale nie, to chyba... Miło to coś? Na silikon z Applied Energetics zamieniło, no spoko. Będę miał coś z Applied Energetics. No więc też okej, okay. Jakiś plus jest. Dobra, wrzucimy sobie tutaj, o, jeszcze kolejne drewno, a może, dobra, cały stack. Nie jest mi szkoda, raczej tutaj to się zużyje, zobaczymy. Nie no, raczej nie, ale, dobra, ja tam lecę budować. Tylko sobie jeszcze przed budową muszę narzędzie zrobić, odpowiednie do budowy. I zabrać tutaj mam, gdzie? Tutaj chyba, o tutaj mam minimum stone'a. Czy mam jakieś drewno? To jest pytanko. Tak, nie mam drewna, więc będę musiał wydobyć. Więc sobie też polecimy zaraz po drewno. I polecimy sobie po nowy kilo, więc projekt red. No to może, co powiecie na szybsze tempo?
Siemanko, witajcie po, nie wiem, półtorej godzinie pracy. Tak, dokładnie półtorej godziny minęło. No i tak, mam tutaj już wszystko ukończone, tak jak zakładałem w poprzednim odcinku. Plany zostały wykonane. Myślę, że to wygląda dosłownie epicko. Jeśli jeszcze tam wejdziemy, to tutaj jest po prostu taki mały nether. No i tu jest taka szybka, przez którą można spojrzeć. Mogłem to zrobić troszkę dalej może, ale też jest ok. Z zewnątrz to jeszcze może poprawię. Tutaj wrzucę lawę, później może jakieś grzyby tutaj jeszcze wrzucę. No i wiele razy popadałem w netherze. Boże, jak ja fiduję w tym netherze, ale to dobrze, ponieważ itemki mi się nie tracą, nawet exp mi się nie traci. Ja wiem, że expa na tym zyskuje, tam ginąc, tylko że tutaj mam taki błąd graficzny. No cóż, nie tylko graficzny nawet. Pewnie za szybko się świat załadował, no i nie zdążyło się wszystko doczytać, więc są problemy. Zobaczymy, jak to wygląda z zewnątrz. No całkiem nieźle. Chodź, creepuś. O może. Creeper. A jasny creeper. Tylko że ja bym tutaj zrobił jeszcze o coś takiego. No może przesadzam za bardzo, ale dobra, jest dobrze. Może jeszcze tylko to. No to ogólnie cały taki kącik jakby nether tutaj się dostawał do świata realnego. Coś właśnie w takim stylu mi chodziło. Zobaczę, ile tego jeszcze mam. Mogę zrobić wszystko tutaj, tak w sumie. Zrobimy sobie wszystko, co tu jest. Łopata się skończyła, no i kopię ręką. Akurat mam pełny ekwipunek. No cóż, śmieci, jeszcze raz śmieci. Dobra, to powinno wystarczyć. Tu już nie chcę dalej właśnie tego zmieniać. No raczej jest dobrze. Ewentualnie można jeszcze jakieś poprawki drobne wprowadzić, ale to nie. To raczej już za dużo to by było. Za dużo właśnie tu już wychodzi. No okej, tak jest dobrze. No i jeszcze tutaj możemy o coś takiego ewentualnie zrobić. Albo i nie. Niech to wygląda w taki sposób, niech to będzie tak już zrobione. Jest dobrze. Tak jest chyba najlepiej. Tak jest najlepiej, więc tak nie zostanie. Wiem, że tutaj jeszcze sporo takich drobnych rzeczy mogę zrobić, ale drobne rzeczy, więc na razie nie. W kolejnych odcinkach na pewno zajmiemy się tworzeniem i maszyn, i tutaj środka tego domku. Sufit i ściany zrobię w jednym odcinku, tak żeby nie było nudy. No i z takich większych planów to mam jeszcze zrobić tutaj to przejście do kopalni. Mam takie w tą prawą stronę chyba, no bo tutaj w tą stronę się nie opłaca raczej na prosto, bo mamy takie przejście, więc nie wiem, czy na prosto by było. Wiesz, dobrze przejście? Nie, no skąd? Po co robić dwa takie same przejścia? Tutaj pięknie zrobiłem szkłem wszystko, ładnie to ci prezentuję. Wszystko zostało dopracowane po prostu. No właśnie, wszystko jest dopracowane, no tutaj jakoś tak nie, ale no. Nie no, tak musi być, inaczej się nie da. Zdecydowanie się inaczej nie da. Będę przecież składował pod dyrta, więc jest dobrze. Na pewno tutaj sobie zrobię i alchemię, i zaklinanie, i nie wiadomo co jeszcze. Na pewno właśnie w tym pomieszczeniu takie rzeczy będę miał. Equivalent Exchange raczej może nie, chociaż też jest to jakiś rodzaj zaklinania. No ale zobaczymy, może tam mi zostanie miejsca, bo ogólnie tam w tyle mojej bazy chcę zrobić silniki. No i to będzie taka maszynownia ogólnie, że tam będę miał po prostu pełno maszyn różnego rodzaju. Więc zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Tutaj ciekawe, gdybym zrobił tą maszynownię. To na
Już w najbliższych odcinkach będziecie mogli zobaczyć. Tutaj naprawdę mam tak pobugowane to wszystko. O, widzicie? Kabli w ogóle nie widać. Troszkę bugi, w ogóle skrzynek kiedyś nie było widać, znaczy no, przed chwilą jeszcze nie było ich widać. Ale co najważniejsze, to znalazłem diamentową orę z netherze. Tutaj coś jest nie tak, brakuje tutaj, o. No właśnie. Będzie mi brakować. Nie, no tego nie zostało tutaj dużo. Co, przerzucimy. To będzie diamont, da z tego wyjdzie, czy od razu diaksy? Zobaczymy. Z tego wyjdzie, no i oprócz tego mam ten gold, taki nieterowy. 5 diamentów! Naprawdę! O, ale hardcore! Od dzisiaj tylko idę kopać do netheru. Nieważne, że tam co chwilę mnie świnie zabijają. Po prostu tam jest amazing! Nie dość, że dzisiaj mam sławki i działają one świetnie i w ogóle dzisiaj zrobiłem taką fajną rzecz. Jeszcze tyle diaksów. Amazing. Wow, ale to jest świetne. Nice. Nice. Po prostu to jest świetne. Dobra. Z tymi diaksami to pożegnam się już z wami. Ponieważ się nie spodziewałem, nie no, myślałem, że może max 2 będą, a tu 5 z jednego netherowego rudy, w ogóle hardcore. Wow. Nice. Po prostu to jest świetne, to jest świetne. Nic, tylko iść do netheru i szukać diaksów, to jest najlepszy sposób. Nic nie kombinować z tym minium stone'em. No bo to się zdecydowanie nie będzie opłacać. Jeśli idziesz do netheru, znajdziesz jedną rudę i masz 5 diaksów. Wow, amazing po prostu. To jest świetne. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. No i widzimy się w kolejnych. Mam sporo diamentów, więc będę mógł zrobić fajne rzeczy, ciekawe odcinki i tak dalej. Do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Na razie, pa, cześć.